Czy ojciec słyszał, że Belgowie wycofują się z finansowania misji w Kongo? Co my teraz z tym zrobimy? Jesteśmy w stanie to utrzymać? Myślę, że najpierw trzeba wiedzieć, co ma, jaki ma plany sam zarząd generalny i brzygie. Czy kontynuujemy, czy się wycofamy z tej misji? Czy... No trudno powiedzieć. Rozmawiałem z generałem, to ponoć, że to jest w naszej gestii, że raczej będzie trzeba to chyba zamknąć. Trzeba by zrobić jakiś dokument, który by o tych misjach opowiadał. 43 lata i nie mamy właściwie żadnej dokumentu, który by jakoś podsumował, czy w ogóle pokazywał tę naszą pracę. To jest taka jedna z takich ważniejszych naszych, myślę, obecności poza granicami Polski, w historii w ogóle chyba w naszej prowincji, więc to by się domagało czegoś takiego, więc ja bym po prostu widział, żeby zorganizować jakąś ekipę, która by się udała do Konga, spotkała się ze wszystkimi misjonarzami, zobaczyła wszystkie placówki, żeby po prostu jakiś film, który by pokazał te 43 lata. Po trwającej ponad 40 godzin podróży nasza dwuosobowa ekipa wyruszyła w epicką podróż po prowincji Katanga w południowej części Kongo, aby odwiedzić bernardyńskich misjonarzy, którzy od ponad 40 lat tam właśnie pracują. Orwar! Aż! Macie malutkie dzieciaki, macie cukierka. Aż! I ja, kuno! Eża! I ja! Ogromne odległości i zły stan dróg są nie lada wyzwaniem zarówno dla samochodu, jak i dla kierowcy. Bardzo, bardzo dużo wypadków właśnie w porze deszczowej szczególnie, albo jakby naprawili drogę, to też jest dużo wypadków, bo wtedy tracą kontrol i jadą bardzo szybko. I z drugiej strony bardzo często są pod wpływem alkoholu i pod wpływem narkotyków. Ja przygody takiej nie miałem. Miałem zawsze szczęście ucieknąć w chwilach bardzo trudnych, jak na przykład z zakrętu wyskoczył pełnym pędem kamion, a jeszcze zdążyłem na resztkach centymetrów się schować. No i to mnie uratowało. No a raz zdążyłem, po prostu musiałem przeciąć drogę, żeby dziecko uratować. Tym razem jeszcze się udało. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy po opuszczeniu Lubumbashi, jest misja w Bukami. Kawkę może, kawkę. Nie, jeszcze mam to. I co, może być jeszcze deszcz? Nie. Może być taki dziki deszcz. To znaczy, po paleniu buszu troszkę takie. No i wtedy nagromadzi się tego dymu wszystkiego. Jest to oziębnie i może rozpaść. I może zniszczyć cegły, bo teraz epoka, znaczy czas robienia cegły. Po skromnym śniadaniu ojciec Pacyfik jak każdego dnia wyrusza do pracy duszpasterskiej. Często odwiedza chorych w swojej parafii, pociesza ich w cierpieniu i udziela sakramentów.
Dzisiaj usłyszymy historię mamy Astredy. Choroba jej polega na tym, że jest starsza i pęka jej głowa na dwie części. I to ją bardzo boli. Teraz mówią mi dzisiaj, że zaczyna puchnieć jej głowa, no i ciągle ma bóle głowy. I trudno. Pytam się, czy spożywa lekarstwa. Mówi nie, bo nie mam pieniędzy. Tylko czeka tak, aż sama wyzdrowieje. Ludzie bardzo chorują, a szczególnie są prześladowani przez szatana, przez złego ducha. I nasza rola jest modlić, aby tego szatana wypędzić. No więc i to na mnie szczególnie spada rola głównego animatora tych akcji. Ludzie się modlą, a do mnie odsyłają, żebym ja po prostu tego szatana przepędził. Budowa kościoła w Bukamie prowadzona była przez ojca Maurycego. Ja jako wikary pomagałem dużo przy tej budowie. Najpierw przy zbieraniu materiału, to ludzie zbierali materiał, a zwłaszcza największą ilość kamieni na fundamenty i na pierwszą elewację kamieni to zbierały właśnie dzieci, które zgromadziliśmy wokół misji, którym jakieś takie żywnościowe wynagrodzenie później było dawane, więc z tymi dziećmi wyjeżdżaliśmy z ciężarówką na pola, na tereny takie opuszczone, nie uprawiane. I każdy dzieciak na głowie przygotowywali sobie takie wianki, oni to nazywają nkata, na głowy, żeby nie odciskać od kamieni głowy, i na głowach nosili takie, ja wkładałem im kamień na głowę i te dzieciaki maszerowały aż do ciężarówki, żeby załadować ciężarówkę, i później podwoziliśmy na teren budowy. Początkiem roku 1980 pojawił się w naszej diecezji wolontariusz pan Harpat Holender. Kiedy odwiedził mnie na misji Bukama, zaproponowałem mu budowę statku. Trzeba było właśnie ten statek holować przez 160 km i później wodowanie i chrzest statku. Nadano imię Maria. Ja właśnie pragnąłem tym imieniem Matki Bożej uczcić ten statek, a budowniczy pan Harpat bardzo się ucieszył, bo jego mama też nosiła to imię. Żegnamy się już z Bukamą, udając się do Kabondo Dianda, gdzie od wielu już lat pracuje ojciec Józef Kot.
czasie wojennych, po latach niepodległości, mercenerzy zajęli dom, misję i kościół również był w ich rękach. Gwizdały kule wszędzie. Ja się obawiałem, że mi wpadnie coś do mieszkania. A mieszkam tam, gdzie jest zamurowane, więc zamurowałem to jedno przejście, żeby się uchronić przed kulami. Dzisiaj niektórzy chcą, żeby była w szkole średniej lekcja muzyki pisanej. No ale nie ma specjalistów na to. Ja na to się nie mogę to zgodzić, bo czasu nie ma. Wielkim muzykiem nie jestem. Owszem, grałem na fortepianie, ale od wielu, wielu lat niestety nie idzie. Wtedy, jak dostałem tą kulę w prawą rękę, więc nie ma tej swobody, tego poślizgu po klawiaturze, bo tu boli. Dożyłem tylu lat. Były momenty krytyczne ze zdrowiem, że jakoś Seigneur, Dieu, Pan Bóg mnie trzyma do tej pory. Do tej mszy świętej 50 lat. Mówię, Pan Bóg nie chciał śmierci grzesznika, tylko żeby się nawrócił i żył. I robił co tylko może. I tak to do dziś. Praca misjonarza również polega na pewnej kontroli i zaangażowaniu się w sprawy edukacji. Dlatego też wszyscy misjonarze starają się tam, gdzie są, budować szkoły różnego poziomu. Czy to szkoły podstawowe, czy też szkoły średnie. Co zauważyłem, że powstała szkoła. Kabondo liczyło w tym czasie, jak ja przyjechałem, około 6 tysięcy mieszkańców. Jak szkoła powstała, średnia, więc ludność zaczęła się więcej gromadzić w wiosce. Później do tego momentu dochodzi sprawa jeszcze szpitala. Potem je biskup tu wysłał, żeby budował szpital. Więc jak ten szpital skończyłem w 1984-1985 roku, no więc Kabondo zaczęło rosnąć. Jak do szpitala doszło światło, prąd, no to było coś wspaniałego, więc Kabondo zaczęło rosnąć. Chodzi czas, aby udać się w dalszą drogę. Przed nami następna misja. Nie wiemy, co nowego nas tam zaskoczy. Dziękuję za przyjazd do Kinkonczy, do parafii świętego Andrzeja, w której pracuję już 21 rok. Czuję się bardzo dobrze.
I myślę, że ludzie też się czują dobrze ze mną, skoro mnie znoszą tyle lat. Parafia King Kongzy istnieje już od bardzo, bardzo dawna. Było już 3 kościoły budowane, wcześniej kaplice, słomianki. Obecny kościół, ten, który mamy, jest wybudowany w 1987 roku przez ojca Eleuteriusza. Mówię wam, jaki kamion zrobiony, elegancki, z kartonu. O. I motokał Ani? Łami. Owe. I Ani Łalonga? Ami Ła. On sam zrobił ten samochód, kamion. O. Tak jak widzą i wszystko dokładnie zrobią. Mają czas na to. Ten teren jest naprawdę wrażliwy. Wrażliwy na wszelkie sytuacje, jakie się dokonywały. Czas rebeliantów, czas wejścia Kabili po Mobutu. Wszystko było dobrze. Ale potem następny przyniósł, następna grupa, która wkroczyła pierwsza, wkroczyła w Wielki Czwartek, a następna w poniedziałek wielkanocny. Ale potem musieliśmy ucieknąć z kaplicy, no bo okna były na zewnątrz, a na zewnątrz non-stop maszerowały grupy, non-stop strzelanina. Był nawet pastor luteriański, który razem z nami chciał się modlić, potem uciekliśmy. Natomiast ludzie są bardzo wdzięczni za to na scenie po dziś dzień. Dlaczego? Dlatego, że zostaliśmy. Jeżeli bylibyśmy uciekli, jak wszyscy myśleli, że teraz ojcowie uciekną, zostaniemy sami. Mimo wszystko byliśmy. Ludzi, cała misja, ogródki, gdzie możliwe, stolarnia, szkoły, wszystko było zapełnione ludźmi, którzy uciekali. I rowery, to co mieli na głowie, to wszystko wrzucali przez drzwi, ponad drzwi. Oni sami przez mury przeskakiwali, żeby się schronić. A my, ojciec Stanisław i ja, w habitach maszerowaliśmy na prawo, na lewo, kontrolowaliśmy, ale misji nie ruszyli. Misji nie ruszyli, a w wiosce to dokonywały się różne rzeczy, zabijali, tak jak Maj. No to nie było żadnej możliwości, żeby obronić kogoś, albo potem, jeżeli już schwytany był człowiek czy chłopcy, bo to młodzi ludzie z Maj, żeby ich ochronić, nie. We wiosce nie istnieje chleb. Dopiero teraz zaczęli robić pistolety, tak jak w Lubombasi, ci, którzy się przemieszczają. No ale misja zawsze robiła chleb biali według naszego sposobu europejskiego, tak jak w Polsce. Żeby być misjonarzem, trzeba kochać wszystko. I tak. Maszyna do szycia. Trzeba szyć, będę szył. Nie ma problemu. Trzeba zrobić ciasto, zrobię ciasto. Trzeba ugotować obiad, bez problemu. Tylko zawsze czasu brakuje. To jest największy problem. Robimy hostię w sposób średniowieczny. To znaczy nie w maszynie, tylko w aparacie przygotowanym przez nas samych. Pieczemy hostię i potem wycinamy i wielkie hostie, i małe hostie dla ludu. Na hostię nawet myślę, że i u nas w Polsce niektórzy nie wiedzą, czego to jest. To jest tylko mąka, tak jak na chlebuś, czysta. I do tego dodajemy czystą wodę. I to się miesza i w ten sposób się piecze. W King Kongzy nie znajdziesz supermarketu. Wszelkie potrzebne artykuły trzeba kupić na lokalnym, tętniącym życiem targowisku. To tutaj spotyka się ludzi, wymienia
odebrania wiadomości, dokonuje transakcji. A nawet duszpasterzuje. Ojciec Jacek okazuje się specjalistą w tej materii. No dobra, dziękuję za wszystko. Odpoczywajcie i czekajcie, jak będą wracać. No to no nie szczekajcie, czekajcie. Kontakt radiowy to często jedyna możliwość rozmowy ze współbraćmi. Gościnność, żywiołowość, radość to to, co ujmuje każdego Europejczyka przybywającego na Czarny Ląd. Doświadczyliśmy tego na własnej skórze, przyjeżdżając do misji w Masangu. Życie w afrykańskiej wiosce rozpoczyna się o brzasku dnia. Każdego poranka dzieci muszą przynieść wodę z pobliskiej studni. To jeden z ich obowiązków. Przygotowywanie potraw, sprzątanie, pranie i wiele innych codziennych spraw spoczywa na barkach kobiet. Daremnie szukać kuchennego robota lub odkurzacza. Wszystkie prace wykonuje się tutaj ręcznie. Bugari to zacierka z mąki kukurydzianej z dodatkiem mąki maniokowej. Stanowi podstawowe pożywienie w Kongo. Żyjemy w XXI wieku, a oprócz AIDS, ameby i malarii, także gruźlica dziesiątkuje tutejszych mieszkańców. Najbardziej narażone są dzieci. Pani Teresa poświęciła większość swojego życia i wszystkie oszczędności, niosąc pomoc najuboższym i zapomnianym. To zacząłem tę budowę w 2000 roku, na cześć jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa. Zdecydowaliśmy się razem z Jackiem wybudować 3 misje, żeby to ułatwiło naszą pracę, że księża diecezjalni obejmą tę misję, no i w ten sposób będziemy mieli dużo mniejszy teren do pracy. No ale potem tak się stało, że ojciec Jacek został w Kinkondzi, a ja zostałem wyznaczony do pracy tutaj. Misja w zasadzie jest samowystarczalna. Dzięki temu motorowi, tej grupie elektrogen,
Możemy sobie zrobić wszystko na misji własnym kosztem. Wszystkie te okna, metalowe drzwi, wszystko robimy tu na miejscu i to nam pomaga bardzo, bo nas kosztuje dużo taniej. Jeśli na przykład robimy gdzieś kościół albo szkołę, to wszystko własnymi siłami robimy. Każdy misjonarz pamięta, co jest najważniejsze w jego pracy. Głoszenie Ewangelii i udzielanie sakramentów. Jutro ważny dzień dla tych dziewcząt. Po 2-letnim przygotowaniu przyjmą chrzest i komunię świętą. Jak w każdym innym miejscu świata, chcą w czasie tej uroczystości pięknie wyglądać. W końcu przychodzi tak długo oczekiwany i upragniony moment. Często na jednej mszy świętej udziela się kilku sakramentów. Po zakończeniu liturgii dzieci pierwszokomunijne nie udają się do wynajętej przez rodziców restauracji, ale pozostają w kościele, gdzie misjonarz zaprasza je na poczęstunek. Długo zapamiętają smak gotowanego koziego mięsa, oranżady, cukierków i to, że choć raz mogły najeść się do syta. Często jedyną rozrywką dzieci i młodzieży po niedzielnej mszy świętej jest wspólny taniec. Zapada już zmrok. W porze suchej nagminnie wypala się burz. To proceder niebezpieczny zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Oficjalnie rząd Kongo surowo tego zabrania. Opłakany stan nieremontowanych od lat dróg i ogromne odległości to wyzwanie dla samochodu. Nawet niewielka awaria gdzieś w buszu mogłaby być tragiczna w skutkach. Misjonarze sami często stają się mechanikami i dbają o sprawność swoich pojazdów. Zmaganie się z trudami codziennego misyjnego życia wymaga znalezienia jakiejś odskoczni. Pasją ojca Jana Filusia jest jego ogród. Wspaniałe cytrynki. Ja konsumuję 3 dziennie i pracuję codziennie i podlewam. Dlatego mam dużo i oni mnie o to proszą, żebym się z nimi dzielił. I o cytryny, i pamplimusy, i awokady. To dużą ilość rozdaję, bo wszystkiego nie potrafię przejeść. Jeszcze nam pozostało tylko
3 lata kondycyjnie, to znaczy warunkowo, i mamy opuścić ten wspaniały kraj Kongo, który bardzo nas serdecznie tutaj gościł i nas wspierał, i dzięki ofiarności naszych wiernych z Polski. Zauważyłem w czasie mojego pobytu w Kongo, że dawniej o wszystkim decydował szef. Szef danej wioski, czy terenu, czy wielki szef. Wspólne prace, jak na przykład czyszczenie ścieżek do dojścia do pól uprawnych, czy polowania i innych, nawet same spędzanie radosne wieczoru, zawsze było pomyślane i zorganizowane przez szefa. Więc tak porównuję ich mentalność, że ktoś ich musi zawsze do czegoś popychać, że to są takie właśnie wózki, które popychamy, to oni tak czekają na decyzję, że ta sama po prostu, jakby to nazwać, inicjatywa, że musi wyjść od kogoś z zewnątrz, że do tego jeszcze muszą dorastać. I to we wszelkich sprawach. Misjonarzy pracujących na terenach misyjnych jest rzeczą bardzo ważną, żeby młodych ludzi, chłopców, tak formować, żeby wśród nich wzbudzić powołania do zakonu i do kapłaństwa. Ja miałem okazję prowadzić wykłady w seminarium duchownym, jakie franciszkanie belgijscy na początku lat 80. ubiegłego wieku założyli w Kolwezi, w mieście Kolwezi, które znajduje się w południowo-wschodnim, jak to wówczas mówiono, Zairze. Dzisiaj powrócono do pierwotnej nazwy Kongo. Biega już końca nasz pobyt w Kongo. W drodze powrotnej z seminarium w Kolwezi do Lubumbashi na własne oczy widzimy całe konwoje ciężarówek wyładowanych po brzegi rudą miedzi i innych wartościowych minerałów. Jesteśmy bezradnymi świadkami, jak straszliwie rabuje się ten bogaty kraj biednych ludzi. A świat na ten rabunek cicho przyzwala. Absolutnie jestem po prostu przekonany, że to dzieło misyjne Kościoła po prostu trzeba prowadzić. Nasza prowincja nie może tego dzieła, nie może się skończyć dziś. Nawet gdyby nie znalazło się braci, którzy by dzisiaj byli gotowi na taką posługę misyjną podjąć. Więc myślę, że na pewno dla mnie istotną rzeczą jest to, że patrząc na naszą prowincję i to, co robimy, że potrzebujemy odnowy, potrzebujemy odrodzenia. I to, co mówił Jan Paweł II, że misje odnawiają Kościół. Więc przekładam to, że misje mogą odnowić naszą prowincję również. Więc chciałbym, żeby... Jeżeli już będzie taka rzeczywiście konieczność zamknięcia tej misji w Kongo dzisiaj, w dzisiejszym Kongo, w dawnym Zairze, to chciałbym, żebyśmy otwarli misję w jakimś innym kraju. I taka możliwość, i taka prośba, z taką prośbą zwrócił się do nas biskup z Ekwadoru. Jakby takie przesłanie
chciałem właśnie do wszystkich skierować, do tych, którzy będą słuchać, czy oglądać, patrzeć. Nawet nie mając wiele, naprawdę możemy uszczęśliwić wielu. Moje życie misyjne porównuję do różańca, które rozpoczęło się od krzyża, przechodziło wszystkie części, aby razem stanowić całą koronkę maryjną. Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za to, że mogłem pracować na niwie misyjnej w Zairze przez ponad 10 lat. Dziękuję Bożej Opatrzności, że dane mi było prowadzić wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym na terenie misji i w ten sposób zapoznać się z tym zapałem i z przeżyciami, i z psychiką młodych Afrykańczyków, którzy pragną być Franciszkanami, no i jako kapłani, głównie jako kapłani pracować wśród swoich współplemieńców. Być misjonarzem to znaleźć siebie, znaleźć bliźniego w Chrystusie. I to daje satysfakcję. Praca misyjna misjonarza daje niewymowne i nieopisywalne radości i odczuwanie obecności Chrystusa w jego pracy. Zrozumienie wartości życia ludzkiego w ujęciu Bożym. No, najważniejsze to było chyba poznanie życia tej ludności i może miałem inne zdanie wyjeżdżając do Afryki, ale przekonałem się po tej pracy w Kaniamie, w Buszu, to wdzięczność ludzi i później też w Luenie dużo zadowolenia, dużo jakichś już większych kontaktów z ludźmi na parafii jako proboszcz i wydaje mi się, że to jest jakieś pozytywne podejście. Zadowolony jestem z tego pobytu. Misje to taki narkotyk. Dlatego człowiek ciągle wraca do tych przeżyć, które były moim udziałem w całym moim życiu misyjnym w Kongo. Na koniec mogę powiedzieć, że Kongo jest piękne, ale bardzo wymagające. Zazwyczaj Afrykańczycy są uśmiechnięci i radośni z powodu słońca, które tam zawsze świeci. Ja również czułem się z nimi szczęśliwy i radosny przez 25 lat. To było właśnie to, na swoim miejscu, na miejscu, gdzie Pan powołał. Życie było piękne w służbie Pana na misjach i życie jest piękne. Mój krótki pobyt w sercu Afryki wzbudził w moim sercu wielkie zainteresowanie, wielki szacunek dla tamtych ludzi, dla ich gościnności, dla ich serca, dla ich otwartości na szukanie Boga, dla szacunku dla rodziny, dla życia. Tęsknię mi za tą częścią świata i jeśli Bóg pozwoli, to chciałbym kiedyś wrócić do serca Afryki.
mieni buona sangue, dunia yote, mutumikieni buona kwa frua. Njoni mbele zake kwa kuimba, ia, ia, ia. Halleluja, eni mataifa yote, msifuni Bwana, eni watu wote mihimidini, maana fadhili zake kwetu sisi ni kuu, na waaminifu wa Bwana ni wa milele. Ia, ia, ia. Halleluja.